Chciałbym podzielić się w tej chwili już Bożym Słowem. I może zacznę w ten sposób. Każdy z nas, a mam na myśli osoby, które oddały swoje życie Jezusowi, każdy z nas mamy świadomość, że jesteśmy Bożymi dziećmi, prawda? Mamy pewność zbawienia. Kto ma Syna, ma życie wieczne. I każdy z nas coś chciałby, ma to pragnienie, chciałby dla Boga w tym życiu zrobić. Coś znaczącego. Służba zresztą powinna być takim naturalnym owocem mojej przynależności do Pana Jezusa. Bo każdy, kto chodził z Jezusem, wykonywał dzieła wiary. To dlatego mógł o sobie powiedzieć, że jest człowiekiem wierzącym, bo przecież czytamy, że wiara bez uczynków jest martwa. Więc te uczynki wynikają z wiary. Wiem, że każdy, kto za Jezusem chodził, posługiwał, troszczył się o Boże sprawy. I gdy powstał Kościół, uczniowie zaangażowali się w jego budowanie i na wspólnym fundamencie, którym jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa, każdy mógł, jak potrafił, udzielał się na rzecz Bożego Królestwa, aby ten Boży Kościół wzrastał. I nie było w tym jednak jakiejś przypadkowości czy jakiejś chaotyczności, ale byli prowadzeni przez Ducha Świętego. I apostoł Paweł sam mówi, że każdy z nich uczynił tyle, ile dał mu Pan. Jakie my mamy możliwości dzisiaj i czy są one wykorzystywane? Wiecie, to powinno być naszym pytaniem, bo to ważna sprawa. Bo nie mogę być częścią Kościoła jako statysta czy jako kibic. Jako kibic to nawet zaczynam opiniować drużynę, gdy po prostu patrzę na jej skład i zastanawiam się, co ten trener zrobił. Gdzie on tam poustawiał tych zawodników? Co to za taktyka? W Bożym Kościele nie ma statystów i kibiców. Z drugiej strony w Bożym Kościele nie jest ważne, żeby był tylko jakiś ruch w interesie, jak to w firmach musi być. Żeby ciągle się coś działo, żeby każdy był czymś zajęty, ale ważne jest to, abyśmy wykonywali Boże dzieła, do których On nas przeznaczył. I w liście do Efezjan czytamy o tym znane słowa, że przez wiarę jesteśmy zbawieni, że to nie z uczynków, że to jest Boży dar. A dalej możemy doczytać, że jesteśmy w Chrystusie Jezusie, jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I dosłownie, bodaj każdy inny przekład Nowego Testamentu mówi w tym miejscu, że jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, które Bóg przedtem przygotował, abyśmy je pełnili. Jeśli zatem Bóg coś wcześniej przygotował dla nas, dla mnie, dla ciebie, dokładnie pode mnie i pod ciebie, tak moglibyśmy powiedzieć, to w moim życiu nie chodzi o to, abym cokolwiek robił, co przyjdzie mi do głowy, co oczywiście wydaje mi się pożyteczne i chrześcijańskie. Ale chodzi o to, aby odnaleźć się w tym, co mój Pan miał dla mnie, w tym odwiecznym planie. W swoim życiu mogę być więc działaczem chrześcijańskim, robiącym, co mi się podoba i co mi się zachce, albo mogę być kimś, kto będzie wykonywał Boże plany, Boże dzieła. I to, co chcę dzisiaj powiedzieć, nie ma za celu uspokoić nas, żebyśmy na koniec wyszli z przekonaniem, że wszystkie nasze pomysły, działania wynikają z takiej pełni naszego życia z Panem. Chcę bardziej, żeby nasze sumienia dzisiaj zostały poruszone, abyśmy uświadomili sobie, czy to, co robimy, czy może wszystko to, co robimy, co dzieje się w naszym życiu, czy naprawdę wynika z Bożego prowadzenia, czy może raczej z chęci robienia tego, co mi się chce i co mi pasuje, i co mi odpowiada, i co lubię. Wiecie, bo to nie jest wcale tajemnica, że czasem wyborem tego, co robimy w życiu, kieruje to, co chcielibyśmy, aby się stało, a niekoniecznie to, co powinniśmy zrobić. Czasem motorem naszych działań może być najogólniej mówiąc także jakaś forma niezadowolenia, brak spełnienia w życiu duchowym. Wtedy człowiek chciałby zrobić coś doniosłego,
co sprawiłoby, że poczułby się lepiej, że nabrałoby jego życie znaczenia w jego własnych oczach. Tylko czy tędy droga? Bo wydaje się, właściwie jestem tego pewien, że służba powinna być wynikiem naszego życia z Panem, a nie czymś, co sprawia, że poczujemy się lepiej, bo teraz się coś dzieje, bo teraz jestem potrzebny, potrzebna. Ewangelia powiada, że powołał swoich uczniów, to jest Ewangelia Marka, aby z nim byli i żeby wysłać ich na zwiastowanie Ewangelii. A więc to od naszej społeczności z Panem, od naszej bliskości z nim, początek powinna brać każda służba. Najpierw oni mieli być z nim, a potem działać, a nie odwrotnie. Z tego bycia z nim wynikało to, co zrobią, kiedy to zrobią i jak to zrobią. Byli z nim aż dotąd, gdy on sam nie powiedzielił ich podwóch, a więc to on określił w jaki sposób i nie wysłał ich na zwiastowanie, powiedział im, co będą robić i dokładnie też powiedział im, gdzie mają iść. Zatem zastanawiałem się nad tym, jak to wygląda w moim życiu, jak to wygląda w naszym życiu chrześcijańskim dzisiaj. Wiem, że naszym pragnieniem jest ewangelizacja, praca wśród młodzieży, dzieci są objęte posługą. Wiemy, że nauczanie jest potrzebne Kościołowi, niesienie pomocy, duszpasterstwo, uwielbienie. Tylko czy to oznacza, że właściwie każdy mógłby robić wszystko, co chce, wszystko, co mu do głowy wpadnie, byleby tylko być w ramach tych służb? Tych aktywności chrześcijańskich, wiecie, może być bardzo wiele. I chociaż każda z działalności wydaje się pożyteczna i dobra dla Kościoła, to czasem niestety jest inaczej. Bo w życiu Kościoła nie idzie o to, żeby ludzie mieli zajęcie, aby coś się działo, ale o to, aby te Boże dzieła zostały wykonane. Aby rozpoznać to, gdzie Bóg będzie działał. A potrzebuje Bożego Kościoła używać ku temu. A nie odwrotnie, abyśmy działali i teraz trzeba wszystko zrobić, aby ściągnąć tego Boga do tych naszych przedsięwzięć. Chodzi o to, aby każdy z nas mógł powiedzieć, że dokonał tyle, ile dał mu Pan, a nie, że dokonał tyle, ile mu wpadło do głowy, ile miał planów w grafiku. Też musiałem coś usunąć parę dni temu z mojego grafiku, bo zostałem przekonany, że to nie będzie Bożą wolą. Jeśli chcemy zrobić tyle, ile daje nam Pan, znaczy, że musimy to najpierw wziąć od Pana. Musimy zrozumieć, co to znaczy, że Jezus powołał swoich uczniów w pierwszej kolejności, aby z Nim byli. I dzisiaj chciałbym spojrzeć na życie i służbę pewnego człowieka i pewnych dwóch kobiet, i na tym przykładzie, abyśmy więcej dowiedzieli się, co to znaczy być z Jezusem. Co z tego wynika w kwestii też naszego zaangażowania w cokolwiek w naszym życiu chrześcijańskim. I przeczytajmy może na wstępie Księgę Nehemiasza, pierwszy rozdział. Strona 522 w przekładach Biblii Warszawskiej. Księga Nehemiasza, pierwszy rozdział. A więc najpierw spojrzymy na tego człowieka. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza, gdy w miesiącu Kislew roku 20 przebywałem w twierdzy Susa. Przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy są spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Tymi słowy, ach Panie Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą,
za synów Izraela, sługi Twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Także i ja, i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie dałeś Mojżeszowi swemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi swemu słudze, powiadając: jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę was między ludami. Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Bądź oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką. Ach, Panie, niechaj Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twojego sługi i modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś Twojemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem pod czaszem królewskim. Boży sługa, wyśmienita pozycja do działania. Wyżej już nie można, trzeba by być królem. Był jednak bardziej Bożym sługą niż podczasem. Bożym sługą powołanym, aby zgromadzić Izraela wokół Bożych planów, które Bóg wcześniej zapowiadał. Już zapowiadał je, jak czytaliśmy, przez Mojżesza, ale później, tuż przed niewolą babilońską, przez Jeremiasza. Wiemy, że pod dowództwem Ezdrasza, trochę wcześniej niż później Nehemiasz działał, część Bożych ludzi wróciła na tereny Izraela. Tam zaczęto budować ołtarz, potem wybudowano dalej, osiedlili się ci ludzie i wiemy, że też pewna resztka Izraelitów została na tamtych terenach. Chciałbym jednak, żebyśmy nie patrzyli historycznie na ten czas, ale zwrócili uwagę na to, jak ten Boży człowiek odkrył swoje powołanie, aby podjąć się Bożego dzieła. Jak on wziął od Pana to, w czym on miał służyć? Bo budowa świątyni nie była jego powołaniem. Bóg miał inny plan i chcę, byśmy się temu przyjrzeli. Widzimy na wstępie, że Hanani, jego brat, współbrat, przyniósł mu wiadomość na temat życia resztki Izraelitów rozproszonych wokół Jerozolimy. I gdy Nehemiasz usłyszał, w jakim stanie jest to umiłowane miasto, wiecie, to dotknęło jego serca. Przeniknęło go to, przeszyła go ta wieść, że mury Jeruzalem, że one są zwalone, a bramy spalone ogniem. On uświadomił sobie, że to jest tak hańbiące dla Bożego ludu, że to miejsce, w którym Bóg gromadził Izraela, w którym przemawiał do nich, w którym objawiał się im, przebaczał ich winy, obietnice dawał, że to miejsce jest w tak opłakanym stanie. Gdy usłyszałem te słowa, mówi, usiadłem, zacząłem płakać, smuciłem się przez szereg dni, modląc się, poszcząc. Właściwie ktoś inny powiedziałby, że nie rozumie jego postawy. Przez kilkanaście lat wcześniej udała się grupa do Judei, spora grupa pod wodzą Ezdrasza, odbudowano świątynię, no nie bez problemów, bo jak dorwali się do swojej ziemi, to najpierw o swoje chcieli dbać, a Geusz na szczęście przez Boże Słowo trochę poruszył ich serca, dokończyli. Powołano z powrotem do istnienia miejsce zgromadzeń, wybudowano domy, rozpoczęto uprawy, życie wróciło. Można by powiedzieć, że Bóg zatroszczył się o to. I można by przypuszczać, no, zatroszczy się też o mury. No niestety ci, którzy byli w Izraelu, nie wiem, nie widzieli tej potrzeby, nie mieli tego objawienia, tej możliwości, żeby kontynuować Boże plany odbudowy miasta. I jeśli uważnie czytamy Stary Testament, to wiemy, że ledwie dokończyli budowę, no bo, jak wspomniałem, każdy krzątał się wokół własnych spraw. I gdyby nie Ageusz, Ezdrasz, Zorobabel, nadal by tam nic nie było. Ale świątynia istniała, nabożeństwa się odbywały, ofiary było gdzie składać, posługa jest. Czegóż chcieć więcej, prawda? Ale mury. Mury leżą, bramy popalone, zburzone. Nikt nie widzi potrzeby, aby coś zrobić z tym.
I te zrujnowane mury, te spalone bramy, to było przecież świadectwo ich dla narodów. To był widoczny dowód tego, że kiedyś popełnili wiarołomstwo, że odstąpili od Bożego Słowa, że Bóg rozproszył ich, wydając w ręce ich wrogów. Mieli świątynię, ale nie zostało postawione, odbudowane świadectwo. I to, czego nie zrobił Nehemiasz, kiedy tylko jego serce było poruszone, a co czasem my robimy, to nie starał się opracować na szybko jakiegoś planu działania. Przecież pod czaszy możliwości wiele. Nie wpadł na jakiś szybki, genialny plan, żeby znalazły się materiały na budowę i ludzie do roboty. Ale widząc potrzebę, on padł na kolana, modlił się, pościł, szukał Bożego prowadzenia w tym. Jego serce było dotknięte, było zasmucone, ale i to była pierwsza rzecz, która musiała się wydarzyć, aby później mógł on zrozumieć Boży plan i wziąć w nim udział. I ja myślę, że nie jestem w stanie i nigdy nie zdołam wykonywać Bożych dzieł, jeśli najpierw nie odczuję tego ciężaru we własnej duszy w jakiejś sprawie. Tak jest z nami, wszystkimi. Nigdy Bóg nie posłuży się mną, tobą, jeśli najpierw nie otworzy moich oczu, nie ukaże mi faktycznego stanu rzeczy, za którą chcę się zabrać. A może rzeczy, której próbuję uniknąć. Nehemiasz został powołany do budowania muru, ale najpierw musiał smucić się nad ruinami. I myślę, że jeśli mam zacząć coś budować, jeśli mamy zacząć cokolwiek budować w swoim życiu, w służbie, Bóg musi mi najpierw pokazać zniszczenia. Najpierw muszę zobaczyć przyczyny, które doprowadziły do tego. Czasem zobaczę, tak jak Nehemiasz, swój własny grzech. Mówi, także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Czasem zobaczę własne zaniechania. Czasem problem będzie dotyczył mojej rodziny. Czasem zobaczę ruiny duchowe w jakichś miejscach w zborze. Albo w grupie, w której służę. Innym razem ruina dotknie, a czy to świadomość ruiny dotknie mnie, gdy zobaczę całe miasto, miejsce, w którym mieszkam. Ludzie żyjących bez Boga. I zanim Bóg pozwoli mi cokolwiek dla nich zrobić, najpierw dowiem się, co jest zniszczone, co jest w ruinach. Tak to widzę, patrząc na tego człowieka. Potrzebujemy w tym miejscu zastanowić się właśnie nad tym, czy mur mojego duchowego życia jest w rozsypce. Czy on gdzieś się kruszy? Bo cóż mi da tynkowanie go? Czy gdzieś się obsypuje? Jakie mam świadectwo w swoim życiu? A może jest mi dobrze w moich ruinach i nie chcę nic zmieniać? Potrzebujemy, aby zastanowić się też nad naszymi rodzinami. Czy jest coś zrujnowanego w moim małżeństwie, w mojej rodzinie, w relacjach? Co trzeba najpierw odbudować, zanim mam zabrać się za inne rzeczy? Wreszcie potrzebujemy też być dotknięci tym, czego potrzebuje zbór. Potrzebujemy poczuć ciężar, a może nawet zapłakać. Potrzebujemy modlić się o Boże prowadzenie, aby to Pan otworzył nam te duchowe oczy na to, czego On pragnie. Byśmy ujrzeli rzeczy takimi, jak On je widzi. Wiecie, kiedyś Pan Jezus stanął na zboczu Góry Oliwnej i wiemy o tym, że zapłakał nad miastem, nad Jerozolimą. Jego serce wypełniło się troską o ludzi mieszkających tam. Gdy jednak uczniowie patrzyli z tej samej góry na to samo miasto, w tym samym czasie pokazywali Panu Jezusowi wspaniałą świątynię i wszystko to mogli pokazać, czym mogliby się chlubić. Ale on inaczej to widział. On widział wtedy to, z czego oni się chlubili, że jeszcze to stoi, ale już za niedługo, jak powiada, nie zostanie na tym kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono. I stało się to z tą świątynią i z tym miastem 70 lat po 70 lat po Chrystusie datując. Co my widzimy, patrząc na swoje życie? Co my widzimy, patrząc na swój dom, na życie swojego zboru, swojego miasta? Czy gdzieś widzimy potrzeby podniesienia czegoś z ruin?
Ale jak to zobaczyć, kiedy jeszcze nie widzę ruin? Czy gdzieś jest powód, by Pan Jezus nad nami może zapłakał? To są pytania, które sobie zadałem. Drugą ważną sprawą jest to, że gdy Bóg powołuje człowieka, posługuje się nim w służbie, objawia mu coś nieprawdopodobnego. Nie chcielibyście tego, ale to właśnie się dzieje. Ja też nie chciałbym tego. Objawia człowiekowi jego niewystarczalność, jego ułomność, jego ograniczoność, jego zawodność, jego grzeszność, jego niegodność zajmowania się tym, do czego on go wezwał. No przecież my to inaczej widzimy. Bóg, tak zniechęcający człowieka, powinien nas zagrzać, powinien tchnąć w nas więcej wiary. Nie wiem, psycholog by powiedział, że marny z Boga psycholog. Ale ten ciężar właśnie, który powstaje z tego wszystkiego, z jakim człowiek się zmaga, rodzi w nim pewne przekonanie, że jest całkowicie bezradny, całkowicie zależny od Pana i bardzo często czuje się kompletnie nieodpowiedni do tych celów, jakie zamierza wobec niego Pan. To z kolei oznacza, że człowiek będzie wielokrotnie wracał i padał do jego stóp. Szukał prowadzenia, szukał objawienia, szukał potwierdzenia, pokrzepienia, upewnienia. Szukał tak naprawdę potwierdzenia w swoim powołaniu do służby. Po to przeżywamy takie rzeczy. Po to przeżywamy tą własną ułomność, tą świadomość tego, że bez Boga nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Otwórzmy teraz Ewangelię Łukasza. Chcę, abyśmy zobrazowali sobie tą prawdę przez pewien przykład, pewne zdarzenia, które miały miejsce w życiu Jezusa. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 38 werset. 38 werset. Do 42. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. A ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Historia ta nie została zapisana po to, żeby pochwalić tych, którzy nic nie robią, a zganić tych, którzy mają pragnienia posługiwania. To nie tak. Widzimy tutaj dwie siostry, Marię, która usiadła u stóp Pana, i Martę zarobioną po pachy. Tak? Marta to była kobieta taka, wiecie, z inicjatywą. To ona zaprosiła Jezusa do domu. To ona pierwsza dostrzegła tą potrzebę, aby udzielić schronienia, ale nie tylko to. Żeby nakarmić, żeby wszystko przygotować. U niej wydaje się, że każda rzecz musiała być dopięta na ostatni guziczek. Widzimy, że ona, wiecie, nie mogła znieść bezczynności swojej siostry. W końcu nie wytrzymała. W mało subtelny sposób postanowiła zwrócić na to uwagę. Oczywiście pobożnie pytając najważniejszego gościa. Pana pytając. Panie, czy nic nie dbasz, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Wiecie, wydaje się, że Marta wie, o co pytać, wie, kogo ma pytać. Ona taka duchowa wydaje się, prawda? Ale z pozoru. Problem w tym, że ona znała wolę Pana, zanim on ją przedstawił. Słowa Jezusa były dla niej więc zaskakujące. Musiały takie być. Nie podzielił jej zdania, ale mówi do niej: Marto, Marto, troszczysz się, kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała i to, co ważne, nie będzie ona jej odjęta.
Wrócimy do tego. Jak wspomniałem, Pan Jezus nie wypowiedział się przeciwko potrzebie służby, ani nie pochwalił też lenistwa. Ale by zobaczyć, dlaczego on tak zareagował, trzeba się przyjrzeć bardziej tej kobiecie, jednej i drugiej. Maria i Marta zostały wymienione w Ewangeliach jeszcze dwukrotnie. Były to siostry Łazarza. Gdy Łazarz, brat tych sióstr, zmarł, czytamy o tym, co one uczyniły i jakie były ich reakcje. Wiemy, że Jezus szedł do ich miasta. No i na przykład, Ewangelia Jana 11, rozdział 32, werset. Ja czytam tam takie słowa. Gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, bo on już dotarł, ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Wiecie, Maria czekała na Jezusa w swym bólu, w swym zrezygnowaniu. Ale Marta trochę inaczej zareagowała. 20 werset tego rozdziału. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój, ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Spójrzmy, że w obliczu tej tragedii obydwie kobiety były pogrążone w smutku, bo ich brat zmarł. Pismo mówi, że zarówno Łazarza, jak i obie te siostry miłował Pan. Nie było żadnej różnicy w tym. Lecz gdy czytamy tą historię, to widzimy inne różnice. Maria czekała na Jezusa w domu, a potem, gdy przyszedł, upadła do jego stóp w swoim smutku, zrezygnowaniu i wylała ze swojego serca to, co tam było. Marta zaś wybiegła na spotkanie Jezusa, aby mu powiedzieć, też w tym bólu, też w tym zrezygnowaniu, że nie było go tam, gdzie być powinien. Bo gdyby tam był, gdzie powinien być, to Łazarz by nie umarł. Według niej zdarzyło się coś, co być może według jej grafika zdarzeń i odwiedzin Jezusa nie miałoby miejsca, gdyby on był właściwie poukładany. I we właściwym czasie by on był tam, gdzie być powinien. I wiemy, że Jezus rozmawiał z nią na temat, nieprzypadkowy temat, na temat jej wiary. Bo to nie było takie oczywiste w jej życiu, w czym Marta pokłada swoją ufność. Ona miała taką teologiczną wiarę: wiem, Panie, że będzie zmartwychwstanie. Ona wiedziała to i dobrze wierzyła. Ale brakowało jej takiej ufności na tu i teraz. Niby te same słowa padły z ust, to samo przeżywały te siostry. Jednak widzimy nie tylko inny temperament, ale też inne zachowanie. Jedna byłaby gotowa czekać na Pana, druga nie mogła usiedzieć na miejscu. O Marcie i Marii dowiadujemy się jeszcze z jednej historii, 12 rozdział Ewangelii Jana. Czytam: tam więc przygotowali mu wieczerze, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole, bo zmartwychwstał. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. No, co możemy powiedzieć o tych kobietach? Zobaczcie, Maria była zawsze u stóp Jezusa. Na początku wsłuchuje się w to, co on mówi. Potem widzimy ją u stóp Jezusa w jej zrezygnowaniu, w jej złamaniu, aby w końcu zobaczyć ją ponownie u stóp Jezusa, lecz w posługiwaniu. Marta z kolei była zatroskana, wszędzie jej było pełno, była, jak czytaliśmy, zakłopotana, a więc była tą osobą, która widziała wszędzie częściej problemy. Pierwsza zastanawiała się, jak z czym sobie poradzić, jak każdy kłopot wziąć za rogi. Co by nie powiedzieć o niej, ta kobieta była bardzo zaradna, gospodarna, uczynna, pracowita, miała inicjatywę. Ona w lot łapała, gdzie są potrzeby i angażowała się w nie od razu. Lecz nie widziała potrzeby takiej wielkiej, jak te wszystkie rzeczy, aby wziąć od Jezusa coś, co nie będzie jej odjęte. Coś, co wzięła jej siostra. Nie miała na to czasu, by zatroszczyć się o to, co Pan chciałby jej dać.
aby przy nim mogła odkryć to, co w pierwszej kolejności, o co powinna się zatroszczyć. Ona chciała być zaangażowana w służbę. Wszystko jednak zaczynała od ciała, zamiast zaczynać od ducha. Maria natomiast zaczęła od kolan i na kolanach znalazła swoją służbę. I tutaj musimy się zatrzymać, by jeszcze raz sobie postawić pytania. Ja sobie w pierwszej kolejności zadałem je, by uzmysłowić sobie, czy wszystko jest w porządku. Kim jestem? Kim jesteś? Chrześcijańskim działaczem? Czy kimś, kto najpierw znajduje czas, aby modlić się o to, co miałby zrobić i w co chciałby się zaangażować? Czyj charakter jest bliższy temu, jak postępuje w życiu? Jako żona, jako matka, jako służebnica, jako mąż, ojciec, ktoś, kto służy w zborze? Czyj charakter? Marty czy Marii? Czy pytasz Pana, jakie są potrzeby, by Ci je pokazał? Czy dostrzegasz wlot potrzeby i znasz wolę Pana, zanim On w ogóle coś powie? Czy dostrzegasz jedynie te rzeczy, które są dla Ciebie ważne, pożyteczne, miłe, chrześcijańskie? Kim jestem? Jestem bardziej działaczem chrześcijańskim, czy który właściwie sam wie, co zrobić? Potem tylko trzeba pościągać jakoś Boga i Ducha Świętego w te sprawy. Czy jestem dzieckiem Bożym, poszukującym, odkrywającym u Pana te wszystkie rzeczy, które muszą zostać wykonane według Jego woli? To są pytania, kiedy zastanawiamy się nad tymi kobietami. Ale chcę, byśmy powrócili do Nehemiasza. Jego serce zostało dotknięte potrzebą. Ona musi zostać wykonana. Ale jak się do tego zabrać? Jak to zrobić, gdy nie masz nic więcej oprócz swojego pragnienia, rozpalonego serca? Jak wykonać Boże dzieła? Nie ma środków, nie ma planu, nie ma ludzi, nie ma żadnych, ale to żadnych możliwości. I chciałbym, byśmy poznali to, co się stało przez drugi rozdział tej księgi. W miesiącu Nisan, w 20 roku panowania króla Artakserksesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Wtedy król rzekł do mnie: czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory. Chyba nic to innego, jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem. I rzekłem do króla: niech król żyje wiecznie, lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. A król rzekł do mnie: czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios, rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi i jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. A król rzekł do mnie: królowa zaś siedziała obok niego: jak długo twoja podróż i kiedy powrócisz? Jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin. Potem rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników Zarzecza, aby mi pozwolili przejść do Judei, oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram cytadeli świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Gdy tedy przybyłem do namiestników Zarzecza, oddałem im listy królewskie, a król wysłał też ze mną dowódców wojskowych i jeźdźców. A gdy Sanbalat Horonita i Tobiasz, sługa amonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich dzisiaj dotąd. Jak uważnie czytamy, jeśli uważnie czytamy ten rozdział, to już na początku zauważymy, że kiedy Pan dotknął serca Nehemiasza, to było to w miesiącu Kislew. Natomiast teraz mamy miesiąc Nisan. Kislew to mniej więcej nasz listopad, a Nisan to mniej więcej nasz kwiecień. A więc widzimy, że upłynęło około 5 miesięcy, zanim przyszła jakakolwiek możliwość.
jakakolwiek Boża odpowiedź, aby można było wcielić pragnienie serca w życie. Co działo się przez te miesiące, możemy jedynie się domyślać. Nehemiasz swój duchowy ciężar i to brzemię nosił w ukryciu, nosił sam, ale to nie był stracony czas, on modlił się, on pościł i któregoś dnia w końcu zapytano go, czemu tak źle wyglądasz? No, król mógł natychmiast skazać tego człowieka na śmierć, jeśli byłby chory, no, zagrażałoby to i zdrowiu króla i przestraszył się bardzo takim pytaniem. Ale spójrzmy, że przez długie miesiące Nehemiasz nie zabrał się za wykonanie zadania, gdy tylko zobaczył potrzebę. Wiedział o tym, że zanim będzie mógł podjąć się tej służby, musi się upewnić, czy to jest Boże powołanie. Sama pasja, drodzy, samo pragnienie, sama chęć zrobienia czegoś pożytecznego nie musi wcale dowieść mojego powołania. I na swoim życiu mógłbym znaleźć takie przykłady. On czekał na Boże potwierdzenie i miesiącami modlił się, pościł, aż się doczekał rozmowy, której nie wyreżyserował, nie zaaranżował tego. I czasem my coś słyszymy, czasem zapalamy się, czasem poświęcamy się czemuś, działamy w jakiejś sprawie, bo wydaje się dobra. Lecz pytanie, czy poświęciliśmy czas na modlitwę, aby upewnić się, że jest to od Pana? Że to, co chcemy zrobić, jest tym samym, czego oczekuje od nas Pan. Wiecie, pamiętam czas, zanim zbór był zakładany, wróciłem znowu do tego myślami i pamiętam, że najpierw przyszło przekonanie w sercu, żeby założyć zbór. Potem przyszło Słowo Boże, trzykrotnie było potwierdzane przez innych ludzi. To był czas, że wiecie, nie było żadnych możliwości. No, niczego nie było, by się na tym oprzeć i rozpocząć. Ja powiem tak, w moim życiu ledwie starczało na życie, a jeszcze to był czas zmiany mieszkania i pewnych kłopotów, które były, towarzyszyły już prywatnie naszemu życiu. I kiedy około pół roku, bo tyle to trwało, modliłem się, nie było żadnej odpowiedzi. Były tylko wątpliwości, one narastały, tego było coraz więcej. I w pewnym momencie już nadzieja zaczęła umierać. Częściej myślałem, że ja sobie to sam wymyśliłem. Wiedziałem, że bez duchowego wsparcia Kościoła nie można zakładać Kościoła, bo to Kościół rodzi Kościół. I wtedy ni stąd, ni zowąd zjawili się ludzie, których Bóg na tamten czas postawił jako opiekunów duchowych Kościoła Ewangelicznego. I jednym z nich, znacie, był brat Janek Tomczyk. I wiecie, jakoś to tak wszystko szło, że znaleźliśmy budynek, pamiętam budynek, w którym pierwszy byliśmy, modliliśmy się przed nim, żeby Pan Bóg otworzył drzwi i serca w tym miejscu i po jakimś miesiącu rozpoczęliśmy służbę, było pierwsze nabożeństwo. Bóg to wszystko zaaranżował, słuchajcie. I to była niesamowita akcja logistyczna. I aby poruszyć serca innych ludzi, Bóg nie miał z tym problemów. Bo kiedy sprawa wychodzi od Boga, posłuchajcie, to zawsze gdzieś są ludzie, którzy będą poruszeni tą samą rzeczą przez Pana. Kiedy sprawa wychodzi od Boga. Gdy Bóg powiedział, że Salomon wybuduje dom, kosztowności i materiały na budowę we właściwym czasie płynęły z każdej strony. Mało mamy miejsca, prawda? Ale pomyślmy tymi kategoriami, kiedy myślimy o nowym miejscu zgromadzeń, o większym miejscu zgromadzeń. W międzyczasie, zanim plany Pana wejdą w życie, Bóg ma coś do zrobienia w naszych sercach. Musimy nauczyć się i wiecie, najmniej chyba chodzi o cierpliwość. Powinniśmy wiedzieć od początku, co robić z ciężarem w naszym sercu. Z tym, czym zostaliśmy dotknięci i wypełnieni. Pan Jezus powiedział, znamy te słowa, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja sprawię wam odpocznienie, dam wam ukojenie. No my często stosujemy do to różnych świeckich rzeczy, które wypłukały nas z sił, prawda? Ale jeżeli jesteśmy świadomi potrzeby, jeżeli nosimy brzemię, ciężar, służby, to najpierw musimy nauczyć się przychodzić z tym do Jezusa.
to niekoniecznie musi się odnosić do ciężarów dnia codziennego, ale do wszystkiego, co może być na moim obciążeniem, również w służbie. Najpierw musimy uświadomić sobie, że nie jesteśmy w stanie tego nieść sami. Nie jestem w stanie tego unieść, słuchajcie. To jest niemożliwe. To jest jak tytuł jednego z filmów, Mission Impossible. Misja nie do wykonania. Nie możemy unieść wagi tego. Potrzebny nam jest Pan Jezus, abyśmy nauczyli się do Niego przychodzić. Potrzebna nam jest społeczność z Nim i ta zwykła wiara, że On da to, czego nie jesteśmy w stanie sobie zafundować. Pokój, ukojenie i cierpliwość w wyczekiwaniu. Bo wiecie, myślę, że nic tak nie zatrzyma Bożych planów, jak człowiek, który sobie radę da i wszystko wie lepiej. Nic tak nie zatrzyma Bożego działania, jak człowiek, który wie lepiej, jak zrealizować Boże rzeczy w oparciu o cielesne środki, cielesne możliwości. Człowiek z wiarą w swoje możliwości nie może podobać się Panu. I Bóg musi czegoś nauczyć nas w życiu, zanim popłyną kosztowności, zanim wielkie rzeczy się będą działy w jakiejkolwiek służbie, której Pan Bóg gdzieś dotyka naszego serca. Gdy Bóg widzi to nasze pragnienie, by wykonywać Jego dzieła, ale też pragnienie czekania na Niego, aby się z Nim zjednoczyć, aby poddać się Mu, aby mieć to prowadzenie, to co się dzieje, to spotykamy się z otwartymi drzwiami w Panu. To nie są drzwi otwarte dlatego, że jak młodzieżowy język mówi, skopa to otworzyłem. Nie mieli szans, musieli mnie wpuścić. To nie jest tak, jak kiedyś spotkałem dobrych ludzi, którzy po prostu przyszli i zapytali mnie, czy wiem, jak na imię ma Pan Bóg. A ja powiedziałem, wiem, chciałem zamykać drzwi i noga w drzwi weszła. Nie mogłem ich zamknąć. To nie tak Bóg otwiera drzwi. Bo ja mam inicjatywę, bo ja wiem, co zrobić, bo ja wiem, gdzie pójść i jak załatwić. One są otwarte, jeśli one są otwarte przez Pana, to słuchajcie, nikt ich nie zamknie. Nie wylewam i nie niszczę całego swojego potencjału na trzymanie tej nogi w drzwiach. Nikt tego nie zamknie, bo Bóg tam nogę włożył i koniec. To jest różnica, bo ja się wtedy zajmuję służbą, tym, do czego Bóg mnie powołał, a nie tym, jak utrzymać drzwi, bo inni chcą coś z nimi zrobić. Te otwarte drzwi w Panu widział wielokrotnie Paweł. I to jest pierwszy element tego, co się w tej duchowej rzeczywistości dzieje. Kiedy przechodzimy z etapu modlitwy, wyczekiwania, przygotowywania mnie samego do etapu wyposażenia, służenia i działania tym i w miejscu, w którym chce Bóg. Gdy tak się właśnie dzieje, kiedy tak podchodzimy do służby, to jest mniej zawiedzionych ludzi. Sobą samym, innymi ludźmi więcej dobrych rzeczy się dzieje. I gdy potrafimy czekać na to Boże przygotowanie, wyposażenie, wiecie, nie napotykamy potem na problemy, na presje, z powodu których kończymy naszą chrześcijańską działalność. Tłumacząc to jakoś oczywiście. Pomyślałem w tym miejscu o takim słomianym ogniu. Wiecie, sama Biblia mówi, że zbudować ze słomy to nie jest wielki trud. To się szybko dzieje. To może być wysokie, to może być duże. To w sumie jest lekkie, żeby to jakoś zrobić. Może pójść jak po maśle. Ale co wtedy, kiedy przyjdzie pierwszy ogień próby? Zniechęcamy się, prawda? I wtedy, być może, wtedy staje się jasne, że gdzieś był błąd. Może coś jest ze słomy w tym wszystkim. Może coś ze złota. Ale niestety słoma zawsze się spali. Ten słomiany ogień, jego starczy na chwilę, na trochę, na parę dni, parę tygodni, może parę miesięcy. I potem koniec. Nie ma sił do tego, żeby po prostu to robić dalej. W czasie prób okazuje się, czy byłem w jakiejś sprawie chrześcijańskim działaczem, czy byłem kimś, kto wziął od Pana to, co robi. Wiecie, po 3 latach więzi uczniów z Panem Jezusem, takiej szkoły Chrystusa. Wszyscy uczniowie opuścili go, oni uciekli. Tam nawet nie zdążyli się pożegnać. Zawiedli się na sobie, na własnych deklaracjach. One straciły moc twórczą. Zrozumieli, że jeśli mają czegoś dokonać, to muszą się zmienić.
muszą być innego ducha, w inny sposób muszą podejść do służby dla Pana. I podczas jednego z ostatnich spotkań po zmartwychwstaniu Jezus powiedział do nich bardzo ciekawe słowa. Powiedział, jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. A wiecie, co jest werset dalej? A jest to Ewangelia na 20 rozdział. Powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. Więc mamy coś do zrobienia. Musimy być innego ducha w tej sprawie. Bożego ducha w tej sprawie. Jezus musi tchnąć w nas Bożego Ducha dla tej służby, którą chcemy robić. Zatem coś odważnego powiem. Jeśli nie zostałeś posłany do pracy dla Pana, jeśli On cię nie przygotował i nie wyposażył przez Ducha Świętego, to wcześniej czy później zostawisz służbę. Zostawisz Boże sprawy. Nie będziesz miał dość sił, by za tym pójść, bo w tej duchowej rzeczywistości przykłada się do duchowych rzeczy duchową miarę. Tu nic się nie dzieje cielesnymi środkami. Weźmijcie Ducha Świętego. Inna Ewangelia mówi, i otworzyły się ich umysły. Nagle zaczęli widzieć w zupełnie innym świetle Boże Słowo, obietnice, wszystko. Ich umysł został jakby uwolniony od cielesnych sposobów zaradzenia sobie w życiu. Potrzebujemy Ducha Świętego. Gdy nasze serce jest dotknięte jakąś potrzebą, chcemy Mu służyć, musimy wytrwale czekać na Pana, abyśmy później mogli wytrwać w tym, do czego On nas powołał. I wiecie, czasem też mogę powiedzieć, dziwię się ludziom, że są jak satelity. Ciągle w ruchu. A to w tym, a to w tamtym zborze, a to na tej, a to na innej konferencji. Ja nie chcę powiedzieć, że konferencje są złe. My też organizujemy konferencje i też zapraszamy czasem ludzi. I też ja czasem odwiedzę jakiś zbór. To nie o to chodzi. Chodzi o coś innego. I mam nadzieję, że nikt z nas nie cierpi na tą dolegliwość podróżowania od miejsca do miejsca, od konferencji do konferencji, byleby gdzieś złapać Pana Jezusa za nogi. Oto tu, oto tam jest Chrystus. Byle się gdzieś załapać na jakieś przebudzonko lokalne. Wiecie, pewien kaznodzieja powiedział takie słowa. Nikt nie powinien zajmować się kaznodziejstwem, duszpasterstwem, ewangelizacją, misją czy jakąkolwiek inną służbą, jeśli najpierw wskutek modlitwy nie został przemieniony przez Ducha Świętego i przekonany, że tego właśnie od niego oczekuje Bóg. W służbie dla Pana, drodzy, nie możemy być to tu, to tam, jakby przez falę morską miotani. Jakby była w tym jakaś przypadkowość i niestałość. Maria, o której wspomniałem wcześniej, u stóp Jezusa odkryła służbę. I nie była to jakaś tam pożyteczna, potrzebna rzecz. Nie wydawało jej się, że to fajnie by było zrobić już. Nie było to coś, co odpowiadało do charakteru jej, no trochę bardziej leniwa u stóp Jezusa. No coś tam trzeba w końcu koło tych stóp zrobić, żeby odczepiła się siostra. To nie tak. Ona w pokorze zaczęła szukać i w ukorzeniu znalazła. Ona posługiwała Jezusowi i zwiastowała tym samym o śmierci Pana Jezusa i przygotowywała też innych na Jego chwałę, jako jedna z pierwszych. Ona już wtedy opowiadała o tym, jak drogocenna będzie ta ofiara Pana, bo namościła Jezusa bardzo, bardzo drogą maścią nardową. To nie był jakiś jej sobie widzimisię pomysł, pożyteczny, bo chrześcijański. No, co by tu zrobić, jak już tu siedzę? Nie wiem, jak ona była bardzo świadoma tego, co zrobiła, ale wierzę, że Boży Duch przemienił ją, że w końcu ona w tym miejscu odnalazła Boże plany dla niej, a nie to, co po prostu przyszło. Jeśli chodzi o Nehemiasza, on nie tylko dźwigał ciężar, ale też pragnął Bożego błogosławieństwa. On modlił się, bądź oni są Twoimi sługami. Ach, Panie, niech Twoje ucho nie będzie uważne na modlitwy. Pobłogosław. Te miesiące nie były stracone. On zastanawiał się też przed Panem nad możliwościami, nad sposobami i doskonale wiedział, co jest potrzebne po tym czasie. Ale nie wiedział, jak to zacząć. Przede wszystkim oczekiwał zgody króla, czytaliśmy. Oczekiwał niezbędnych, potrzebnych rzeczy, jak listy zezwalające na przejście, jakieś winiety były potrzebne tam, okazuje się. Potrzebował materiałów budowlanych i bez skinięcia palcem króla nic nie stałoby się.
Czekał jednak na Boga. Wiedział, że Bóg jest tym, który wyposaża. U Boga nie jest więc tylko ważne, co jest do zrobienia, ale też jest ważne to, jak chcemy to zrobić. A nawet wtedy, gdy już wszystko było jasne, zwróćcie uwagę, on jeszcze raz się pomodlił. I czytam, że dobrotliwa ręka Boża spoczęła na nim. I wiecie, widzę w tym prostą rzecz, że u Boga cel nie uświęca środków. Zarówno cel, jak i środki, narzędzia, zasoby, sposoby ich pozyskania, sposób działania, które umożliwią mi powodzenie i pomyślność w służbie, to wszystko musi podchodzić od Pana. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was chcenie i wykonanie, list do Filipian. Inny przekład mówi w tym miejscu, sam Bóg wzbudza w was pragnienia i sprawia, że możecie działać według Jego woli. To nie tylko chcenie jest od Boga, ale ta cała reszta też. Czego potrzebujemy? Nie tylko chcenia, ale potrzebujemy zobaczyć, co powinno być zrobione. Potrzebujemy Bożego przygotowania, wyposażenia, abyśmy mogli zgodnie z Jego wolą działać. I tu się zatrzymałem, bo wiecie, dla jednych może się okazać, że jest to kwestia kilku dni. Dla innych może być to kwestia miesięcy nawet. Dla jeszcze innych nawet wielu lat. Macie tyle cierpliwości? Mojżesz musiał przygotowywać się 40 lat, zanim Bóg wyposażył go i powołał. Dawid, mimo namaszczenia, potrzebował, o ile pamiętam, kilkunastu lat, aby być gotowym do sprawowania władzy. Paweł, chociaż rwał się do służby już w pierwszych dniach po nawróceniu, udał się na pustynię w Arabii, a potem prawdopodobnie tam odebrał słowo od Pana, które, jak powiedział o Ewangelii, nie nauczył się od żadnego człowieka, żadnego apostoła. Ale Jonasz, jemu wystarczyły 3 dni w brzuchu ryby, żeby w jego myśleniu zaszła zmiana o 180 stopni. Jakikolwiek czas jest nam dany, Bóg potrzebuje tego czasu, by mnie przemienić, by mnie przygotować, by mnie wyposażyć. Musisz zacząć od stóp Jezusa, a nie jak Marta. Odbudowa muru dla Boga wymagała czegoś więcej niż pomysłu, dobrych chęci, tego, skąd wziąć materiały budowlane, skąd wziąć środki na budowę, gdzie znaleźć ręce do pracy. Podobnie jest z Kościołem Pana Jezusa, zwróćcie uwagę. I też zwróćmy uwagę na to, że Persowie nie budowali tego muru. To nie było na liście życzeń Nehemiasza. Nehemiasz nie prosił o ludzi. On wiedział, że cel nie uświęca środków. Bożymi sprawami muszą zająć się Boży ludzie. To nie świat, nie Persowie mają zajmować się służbą i niesieniem świadectwa, odbudową tego. Ale to my, którzy znamy Boga. Zupełnie nie rozumiem też, dlaczego czasem ludzie wierzący szukają oparcia w tym świecie, by lepiej służyć Panu, może znaleźć lepsze zasoby, aby umożliwić sobie pomyślność. Owszem, Persowie, słuchajcie, okazali się przychylnym narodem dla Izraela, ale to Bóg sprawił. To było dziełem Boga, a nie wynikiem zabiegów Ezdrasza czy Nehemiasza, czy kogokolwiek innego. Zupełnie też nie rozumiem różnych ekumenicznych działań, gdzie ludzie odrodzeni próbują razem oddać chwałę Bogu z ludźmi nieodrodzonymi. Cel nie uświęca środków. Jezus powiedział, zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. Wiecie, i to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą dzisiaj nie będę chciał dotknąć za dużo. To oznacza, że kiedy postanowię Bogu służyć, to muszę mieć świadomość konfliktu. Zaczną się dziać w moim życiu bardzo trudne rzeczy. Dla jednych może to być cierpienie i prześladowanie, dla innych jakieś inne udręki. Być może nawet będą to rzeczy, które pozornie ze sobą w żaden sposób nie będą powiązane. Ale to diabeł wytoczy mi wojnę. To on wybuduje twierdze warowne, pobuduje bramy, pobuduje szańce, pułapki. To on będzie chciał mnie zastraszyć, to on będzie chciał mnie powstrzymać.
Oto czytam, że pewni ludzie, 10 werset 2 rozdziału, ten ostatni, pewni ludzie bardzo się zmartwili, że znalazł się człowiek, który będzie się troszczył o pomyślność synów izraelskich. Sanbalat i Tobiasz. Na takich ludzi można się natknąć w naszym życiu, ale też w tej księdze później. To byli ci ludzie, którzy rzucali kłody pod nogi, czynili przeszkody Nehemiaszowi, rozbijali jego ducha. Ci ludzie wiedzieli, że Nehemiasz nie jest skorumpowany, nie jest przekupny, nie czyni niczego z nieczystych pobudek, nie ma jakichś swoich celów w tym, nie ma jakichś ambicji własnych, nie można się z nim jakoś tam dogadać. Wiedzieli, że ten człowiek, jeśli chce coś zrobić dla Bożego ludu, to nie tak, żeby też przy okazji zrobić coś dla siebie. I wiecie, gdy taki człowiek, a ufam, że to właśnie o nas, gdy taki człowiek zabiera się za służbę i mówi, odbudujmy mury, tacy ludzie jak Sanbalat i Tobiasz mówią, powstrzymajmy go. Różni to są ludzie. Czasem nawet może ktoś we własnym zborze doświadczyć czegoś takiego. A dlaczego nie? Kiedy Dawid zabierał się za Goliata w imieniu Pana, to zastawił mu drogę Eliab, jego syn, bodajże najstarszy. I sprawiał mu tam problemy i przykrość. Własna rodzina? A dlaczego nie? Własna rodzina może być takim Tobiaszem i Sanbalatem dla mnie, stwarzającym wiele problemów, abym tylko nie zbudował w tym kawałku kościoła, do którego powołał mnie Pan. Bramy piekielne chcą nas przemóc. Czy więc jesteśmy gotowi na konflikt? W tym też musimy być przygotowani. Tu też potrzebuje Pan czasu, abyśmy złączyli się z Nim zupełnie, doświadczyli całkowicie tej bezradności zrobienia czegoś na własny rachunek. To jest kolejny powód, dlaczego musimy być pewni, czy to, co robimy dla Pana, jest od Pana. Bo wiecie, gdy przyjdzie wicher, gdy zerwie się burza, gdy gwałtownie uderzą nawałnice, to będzie się liczyło tylko jedno. Czy dobrą cząstkę wybrałeś, wybrałaś, skłaniając się do stóp Jezusa? Bo tylko ta cząstka nie będzie odjęta. Ona nie będzie zabrana. Ona pozostanie w moim życiu. Czy byłaś jak ten mądry budowniczy, który zanim postanowił, historia z Ewangelii oczywiście, budować, najpierw podjął się pewnego ważnego wysiłku. Przypowieść o głupim, mądrym budowniczym. I tam czytam jeden werset. Podobny jest do człowieka budującego dom, ten mądry, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę, a gdy przyszła powódź, uderzyły wody w ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Łukasza, Ewangelia, 6 rozdział, 48 werset. By założyć fundament, nie wystarczy powiedzieć sobie, będę chodził do zboru i jakoś wierzył. Marta też wierzyła i to była dobra wiara. Ale to nie była wiara na tu i teraz, w różnych okolicznościach mojego życia. W tej sprawie nie zadbała o to, żeby mocno kopać, aż głęboko się dokopie i poczuje skała. Na tym stoję. To jest Jezus Chrystus w tej sprawie, w moim życiu. Żeby głęboko kopać, wiecie, to trzeba trochę się namachać tą łopatą. A jak jeszcze kopiecie w gruzie, w jakimś skalistym gruncie, współczucia. Ręce bolą, pęcherze wychodzą. Kopał głęboko i dokopał się. I w swojej służbie, wiecie, był taki moment w moim życiu, kiedy pomyślałem sobie, nie, kończę z tym. Koniec kaznodziejstwa, pastorstwa. Nie, nadciągnęła po prostu jakaś tam burza. W swym zniechęceniu, w utrapieniu byłem w stanie sobie powiedzieć, kończę. Jest z jednym nie mogłem sobie poradzić. Właśnie z tym, co nie będzie odjęte. Nie mogłem sobie poradzić z tym. A to było to samo, co przeżył Jeremiasz, bo ja to w tamtym czasie odczytałem i oświeciło mnie. Jeremiasz przeżył coś podobnego w swojej służbie kaznodziejskiej, prorockiej. Postanowił też więcej nie głosić, nie zajmować się tym, skoro ludzie tak niechętnie do tego podchodzą. I powiada,
20 rozdział, jest to Księgi Jeremiasza, i powiada, ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać gwałt i zniszczenie. I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień. A gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim już i nie przemówię w jego imieniu, to stało się w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, aby go znieść, lecz nie zdołałem. Ja nie mogłem sobie poradzić z przekonaniem, że Pan mnie odwołał i jeszcze nie, że Pan mnie powołał i jeszcze nie odwołał. I to była moja skała. Wiedziałem, że stoję w Bogu w tym. I tą pewność miałem, że moją służbę zacząłem od dokopania się do skały. I wiecie, w każdą sprawę w naszym życiu musimy tak zacząć. Inaczej narażamy się okropnie na to, że przyjdzie zły dzień. I chociaż budowla jest fajna, stoi, na dzisiaj fajnie wygląda wszystko, to przyjdzie zły dzień i to wszystko zniszczy i zrujnuje. I to my sami będziemy tą ruiną. I będziemy musieli zacząć to słowo od nowa. Czy widzę jakąś ruinę w swoim życiu? Kim więc jestem w swoim działaniu? On miał ten ogień, Jeremiasz. Ten ogień czasem będzie cię zapalał do Bożych rzeczy na nowo, czasem będzie zapalał też innych, ale będzie też tak chwilami, że będzie płonął w tobie i będzie palił cię, tak, że nie zrezygnujesz sobie tak łatwo. Może będziesz miał zamiary, ale nie da rady tego przeprowadzić. Tym jest właśnie ta cząstka, która nie będzie ci odjęta. Dzisiaj zmierzyliśmy się, wierzę, z dość trudnym tematem. Niewyczerpanym oczywiście. Wracamy do pytań. Kim jestem? Czy jestem chrześcijańskim działaczem, troszczącym się o wiele, zakłopotanym, zabieganym, niespełnionym, ciągle poszukującym, zaangażowanym, zarobionym? Czy jestem Bożym dzieckiem, które też nie mniej potrafi być wyeksploatowane, prowadzone przez Ducha, czekające na Boga, wyposażone przez Boga, powołane przez Boga, poddane Jego planom i wykonujące Jego dzieła świadomie? Chrześcijański działacz, podsumowując, robi co chce, kiedy chce i jak wygląda to dobrze i chrześcijańsko i pożytecznie, realizuje to, co wpadnie do głowy. On nie robi tyle, ile da mu Pan, bo nie wziął tego stamtąd, ale tyle, ile da radę, jak Marta. Boże dziecko jednak idzie z tym, co chce zrobić, o czym chce zadecydować w swoim życiu, najpierw na kolana. Szuka w tym Boga. Pyta o inspirację. Czy to, co chcę zrobić, wynika z moich pragnień, z mojego ciała? Czy Duch Święty za tym stoi i mnie inspiruje do tych rzeczy? Boże dziecko pyta o to, szuka tego, bierze łopatę i dokopuje się głęboko, żeby sprawdzić, czy tam jest skała. Boże dziecko, które prowadzi i powołuje Pan, poddaje się przygotowaniom, wyczekuje i doświadcza wyposażenia i otwartych drzwi w Panu, bądź zamkniętych drzwi w Panu, i to też jest Bożą odpowiedzią czasem. Kiedy po prostu Bóg mówi nie, to nie tędy droga, to nie jest dla ciebie. Jeżeli pójdziesz tą drogą, Duch Jezusa będzie przeciwko temu. I Paweł, pamiętacie, przeszedł przez galacką krainę, frygijską krainę, bo Duch Jezusa nie pozwolił mu. A w czym? W takim szlachetnym przedsięwzięciu. Głoszenie Ewangelii. A więc to, jak bardzo coś nam wydaje się pożyteczne naszego życia i szlachetne, niekoniecznie musi być odpowiedzią na moje powołanie. Tylko chcąc znaleźć się u stóp Jezusa, chcąc słuchać tego, co On mówi, czy spodoba nam się to, co usłyszymy. I o tym następnym razem, bo będzie kontynuacja. Następnym razem również o jedności w służbie, o nielubianych służbach, o przeszkodach takich malutkich, które zabierają nam błogosławieństwo, i o przeszkodach większych, które spotykamy w tym konflikcie duchowym, kiedy już zaczynamy budowę wielkich rzeczy, budowę murów. Jak Bóg da, za 2 tygodnie będziemy kontynuowali temat. Skońmy nasze głowy, pomódlmy się. Panie, ja Cię proszę, proszę Cię, abyś w to słowo tchnął Twego Ducha, Panie. Aby to słowo stało się żywe w każdym dniu w naszym życiu.
By to nie była jakaś tam wiedza dla mnie czy dla kogokolwiek z nas, Panie, ale byśmy przejęli się tym, Panie. Przejęli się tym, Panie, że Ty w odwiecznym swoim planie przygotowałeś dla nas to, co mamy do zrobienia w tym życiu. Panie, chcesz, abyśmy poczuli ten skalisty grunt, abyśmy ten brzęk tej łopaty uderzonej o kamień poczuli, Panie. Usłyszeli, że Ty za tym stoisz, że bierzemy coś od Ciebie. Panie, daj nam, abyśmy byli tymi, którzy mądrze budują w życiu. Mądrze zaczynają w swojej służbie i w tym wszystkim, co robimy. Panie, proszę Cię o każdego z nas. Panie, ale też wołam za każdą osobą, która jeszcze nie oddała Tobie życia. Panie, aby mogła dokopać się głęboko, aby mogła poczuć ten grunt skalisty, mogła poznać Ciebie, że jesteś jedyną skałą, jedynym dobrym fundamentem dla życia tutaj i dla wieczności. Panie, proszę Cię o taką łaskę i zmiłowanie. Amen.